Cześć, witam Was na Facebooku, na facebookowym profilu Krzysztofa Bosaka. Jesteśmy w Gdyni, trzeci dzień wizyty na Pomorzu, przed chwilą tutaj przy skwerze Kościuszki odbyła się konferencja prasowa, no i bezpośrednio po jej zakończeniu rozpoczyna się właśnie spotkanie z wyborcami, ze zwolennikami Krzysztofa Bosaka. Tradycyjnie oczywiście można w swobodnej rozmowie zapytać o kwestie, które chcieliby znać, na które odpowiedź chcieliby uzyskać wyborcy Krzysztofa Bosaka. Można również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Wejdę sobie tutaj na murek, żeby pokazać Wam, jak właśnie w tej chwili wygląda to spotkanie. No i cóż, podobnie tak jak w Sopocie, podobnie tak jak w Gdańsku, również w Gdyni pojawiło się bardzo dużo osób, liczna grupa, liczna reprezentacja mieszkańców miasta Gdynia, chociaż nie tylko, bo kiedy byliśmy w Sopocie czy w Gdańsku, to okazało się, że na takie spotkania przyszli ludzie nie tylko mieszkający w Trójmieście, ale również z pozostałych regionów Polski. Jak wyglądać będzie ten nasz dzisiejszy dzień w Gdyni? Po zakończeniu spotkania udamy się jeszcze w jedno miejsce. W tej chwili zdradzać nie będę, w które. By skorzystać z tej pięknej pogody w Trójmieście, jaka panuje w ten weekend, by skorzystać przede wszystkim z warunków wiatrowych, bo jak doskonale wiecie, Krzysztof Bosak jest instruktorem, posiada uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o windsurfing. No i spróbujemy trochę po prostu posurfować. Odwracam jeszcze raz Wam kamerkę. Podejdziemy do Krzysztofa na chwilę. Ja mam pytanie. Dobra. Co pan zrobi, żeby ograniczyć działalność ruchów LGBT, które niszczą ten kraj? Proszę, zachowajmy odległości. Prosimy, bo nie ma jak nawet robić zdjęć. Szanowni Państwo, nie mamy nawet jak robić zdjęć. Dobra. Dziękuję bardzo. Pewnie. Zróbmy odległość, szanowni Państwo, zachowajmy te 1,5 metra odległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czekamy. Może na... Uczy się. Proszę pana Łuckiego, donosił, chcę panu... Tak, albo kolej, tak? Każdy chce. My jesteśmy z innych polskich rodzin, tam jest przewodniczący. Czy ja mam telefon? Bo ja mam czyjś telefon. Czyj to telefon? Z pana teraz. Tak, pana. Już twój. Raczej nie. Raczej nie, bo okay, na kolejną linię więcej. Ja. Tych metodach, zdjęcia, to tak, nie. Powiem panu, że to jest niebezpieczne, naprawdę. Gdyby nie immunitet, już wczoraj policja by nas mogła zatrzymywać. Witam, panie Krzysztofie. Ale prosimy, naprawdę, muszę się cofnąć, bo nie jestem w stanie zrobić zdjęć. Zapraszamy na murek. Dziękuję bardzo. Policja, po 2 kroki do tyłu. Szanowni Państwo, zachowajmy odległości. Ale który ten? A to już podróż. Działa. Robi ktoś? Nie, czy pan robi? Dobra, pan robi. Zachowajmy odległości, każdy dobrze. Zrobiłeś? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Ja muszę tu jakieś dojść, tak? Tak, proszę. Jest. Okej, jest. Jak widzicie, Krzysztof, do Krzysztofa ogromna kolejka, by zrobić sobie zdjęcie, by porozmawiać. No i za moimi plecami ta kolejka również się rozciąga. Panowie, dlaczego dzisiaj przyszliście na to spotkanie właśnie tutaj do Gdyni? Cieszyliśmy się, że w końcu jest w Gdyni i będziemy mogli się spotkać. No było w Gdańsku, to jednak trochę dalej. Pojechać teraz też pociągiem to trochę większe ryzyko, a tak przynajmniej stacjonarnie można podejść i się spotkać. I zdjęcie zdobyć, jeżeli uda nam się dojść do Krzysztofa. Jasne. Czy jakieś również macie pytania do kandydata? Właściwie wszelkie ważne pytania to już zostały zadane.
wyczerpane i jakby odpowiedzi też na konferencji tej prasowej, co była, także myślę, że temat też wyczerpany. Także, ale spotkać się też zawsze miło, przynajmniej zobaczyć na żywo kandydata. Pogoda też dopisuje, także dobrze. Dosyć to, co można zobaczyć tak na pierwszy rzut oka, to podczas tych wszystkich spotkań tutaj w Trójmieście, przeważająca ilość młodych ludzi. Co waszym zdaniem również was jako młodych ludzi przyciąga do Konfederacji, do Krzysztofa? Myślę, że taka świeżość, też takie zdrowe podejście do polityki, brak też afer, jakby ten antysystem właśnie, bo ludzie też, myślę, że ci młodzi są już zmęczeni obecnym ustawieniem, jakie panuje w polityce, chcą jakieś świeżości tutaj, bez afer, bez co nowe partia, to co nowe afery, a tutaj mamy szansę na jakąś świeżość, na jakichś uczciwych polityków w końcu. Ja odwrócę kamerkę, żeby nam było łatwiej rozmawiać, to jeszcze zapytam w takim razie, czego wy po prostu oczekujecie od kandydata, od prezydenta Krzysztofa Bosaka? Tak jak mówiłem, świeżości w polityce, jakiejś uczciwości. Ale jakieś konkrety? Braku nowych podatków, to jest powiedziane, bo to psuje nam i uprzykrza życie, i uprzykrza gospodarkę w państwie. Takiej uczciwości ludzkiej, bez kręcenia, bez żadnych afer, tak jak to inni kandydaci są często umoczeni tutaj. Stanowcza polityka, to jest stanowcza polityka też, względem Unii Europejskiej na przykład. No dobra, dzięki serdeczne. Trochę wam przeszkodziłem w tej kolejce, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążycie. Tak, też dzięki serdeczne. Słuchajcie, no tutaj to spotkanie w Gdyni potrwa jeszcze kilkanaście minut, być może 20-25, więc jeśli jeszcze ktoś na to spotkanie się wybiera tutaj z Trójmiasta, z Gdyni, z okolicy, to przyjeżdżajcie, bo jeszcze chwilę tutaj przy skwerze Kościuszki, przy fontannach będziemy. Odwracam z powrotem kamerkę. Dzień dobry, mam pytanie. Państwo przyszli na spotkanie, czy tak po prostu przechodząc zatrzymali się Państwo zobaczyć, co tutaj się dzieje? Przyjechaliśmy specjalnie na spotkanie. Okej, specjalnie na spotkanie. To w takim razie, no proste pytania, może i niekoniecznie. Dlaczego właśnie zdecydowali się Państwo na to spotkanie przybyć? No już od jakiegoś czasu śledzimy Konfederację, jeszcze nie była tak popularna. I głosujemy sukcesywnie w każdych wyborach i parlamentarnych, i prezydenckich, jeszcze jak pan Braun startował w Gdańsku. Państwo z Trójmiasta. Tak, tak, tak. I no jak tylko usłyszeliśmy, że... Oczywiście oglądaliśmy relacje z wczorajszego dnia i zdecydowaliśmy się przyjechać, bo tam padło, że będzie dzisiaj o 11. To Okej. To czego w takim razie Państwo by oczekiwali od Krzysztofa Bosaka? Po objęciu urzędu prezydenta, również tutaj jeśli chodzi o takie lokalne sprawy, o sprawy Trójmiasta, o sprawy Gdyni. Znaczy, tak ogólnie te postulaty, które głosi Krzysztof Bosak, są takie przekonujące, nie są jakieś takie... wybujałe. Tak, szukamy jakiejś zmiany, także jest na pewno jakąś świeżością na scenie politycznej. Czyli krótko mówiąc, pojawiła się taka alternatywa w postaci Konfederacji, w postaci kandydata Krzysztofa Bosaka dla tego układu, który mam już od lat 30 przeszło. Tak. Ogólnie czuć taką autentyczność, która bije od Krzysztofa, także od wszystkich konfederatów. Także. Jesteśmy oczywiście na żywo, więc będą Państwo mogli się znaleźć później na Facebooku, na profilu Krzysztofa Bosaka. Również pokażę, jeśli można, bo tutaj cała rodzina, również najmłodsi wyborcy Krzysztofa. Dobrze, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, miłego dnia życzę, a ja oglądającym naszą transmisję odwracam jeszcze kamerkę.
Michał, jedziecie na Uwysek, tak? Teraz. Trwa cały czas spotkanie przy skwerze Kościuszki w Gdyni. Pamiątkowe zdjęcia, pytania do Krzysztofa Bosaka, ale jest ze mną tutaj również poseł Michał Urbaniak, u którego można powiedzieć, że jesteśmy w gościnie. No tak, wprawdzie to nie mój okręg wyborczy, jestem wybrany z Gdańska, tutaj jesteśmy w Gdyni. Ale jednak jest mi to miasto bardzo bliskie, w zasadzie znam je jak własną kieszeń. Zatem dzisiaj akurat wybraliśmy Gdynię jako miejsce na rozmowę o turystyce. To ja odwrócę tylko kamerkę, będzie nam łatwiej rozmawiać. O, w ten sposób. O, no właśnie, konferencja. To strasznie. To odwróćmy się w drugą. O, właśnie, odwróćmy się, że w tę stronę państwo, będzie. Państwo są oślepiani moim wielkim czołem. Dobrze, to powiedzmy trochę o tym, co działo się przed rozpoczęciem spotkania, czyli konferencja prasowa poświęcona no, turystyce. Jesteśmy w nadmorskim regionie, gdzie wpływy z turystyki są dosyć pokaźne, ale mogłyby być jeszcze większe. Co zrobić, by zoptymalizować właśnie tutaj zyski dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy w Trójmieście no, z turystyki żyją, jest to ich źródło dochodu. To, co zasadniczo powiedział Krzysztof, jako najważniejszą rzecz moim zdaniem dzisiaj, bo właśnie o tej turystyce rozmawialiśmy, to jest kwestia solidaryzmu między Polakami i tego, żeby te wakacje, zostać w Polsce i wydać no, ten budżet, który byśmy chcieli przeznaczyć na wakacje właśnie w kraju. Naprawdę Polska jest piękna, jest co zwiedzać. Ja też pozwoliłem sobie wspomnieć o tym, że zasadniczo za granicą powinniśmy wspierać rozwój, może nie wspierać rozwój, ale promować polską kulturę, polską historię, polskie zabytki, właśnie tą też kulturę materialną, bo tu naprawdę jest co zwiedzać. My nie mamy się kompletnie czego wstydzić, nie wiem, za granicą. Brytyjczycy chwalą się Londynem, czy Francuzi chwalą się Louvrem na przykład, tak? który w zasadzie streszcza ich całą historię, tak jak muzeum. Włosi mają Rzym, my mamy Warszawę, mamy Kraków, mamy właśnie Gdańsk, Gdynię. Mamy naprawdę co pokazać, tylko kwestia promocji, bo często można się z tym spotkać, że za granicą Polska jest promowana jako kraj, w którym są piękne pola, jeziora, łąki, lasy i to trzeba robić naturalnie. Natomiast nie zapominajmy o tej drugiej kwestii, z której jeszcze lepiej możemy się pokazać. No i kuchnia. Też wielu ludzi jeździ do innych krajów ze względu na kuchnię. No w tym roku jest duża szansa na to, że jednak większość Polaków nie wybierze zagranicznego kierunku, jeśli chodzi o wakacje, a właśnie Polskę. No to związane jest z koronawirusem. No właśnie, tylko jak zachęcić, by taka tendencja jednak się utrzymała, by Polacy równie chętnie jak za granicę jednak zostawali w Polsce, wyjeżdżali nad polskie morze czy w polskie góry. Dużo zależy tutaj od oferty turystycznej, jaka będzie przygotowana przez przedsiębiorców, więc o tym trzeba pamiętać i myślę, że w tym roku przedsiębiorcy będą dwoić się i troić, żeby jednak tych klientów zachęcić do pozostania w Polsce. Podejrzewam, że ceny też będą dość atrakcyjne, zwłaszcza, że każdy będzie bił się po prostu o klienta. No i cóż, konsumencie, wybieraj. Swój do swego po swoje, tak jak jest. Powiedział poseł Urbaniak wcześniej na konferencji prasowej. Tutaj Mateusz Marzoch mówi, że zabiera poseł Urbaniaka. Potrzebuję go jeszcze do organizacji reszty dnia. Dobrze, no właśnie, organizacja reszty dnia. Ja też z wami będę się powoli już... Właśnie idziemy ustalać. Żegnał. Tak. Mateusz, później jeszcze powiemy dokładnie o naszym dalszym planie.
Czy powiemy trochę teraz, znaczy zdradzisz trochę szczegółów? To zdradzisz. Tak, tak. Generalnie po tym spotkaniu tutaj zamierzamy udać się na windsurfing, a konkretnie poseł Krzysztof Bosak. To o tym powiedziałem, tylko nie powiedziałem miejsca. Dokładnie. Znaczy miejsce cały czas jeszcze ustalamy, ze względu na to, że od kilku dni próbujemy właśnie znaleźć idealne miejsce. Nie jesteśmy pewni, czy wszystkie te miejsca z windsurfingiem są czynne, w grę wchodzi rewa, w grę wchodzi wchodzą chałupy i wchodzi jeszcze... Nie, jeszcze coś innego. Jastarnia? Nie pamiętam. No to trzecie miejsce ewentualnie jeszcze będziemy ustalać. Dobra, to ustalajcie w takim razie. A potem już ustalajcie, gdzie się pojawimy. Dalej odwracam kamerkę, podejdę jeszcze na chwilę do Krzysztofa. Tutaj cały czas trwają zdjęcia. Nawet najmłodsi sympatycy dzisiaj przyszli, by spotkać się z Krzysztofem Bosakiem. Krzysztof, przepraszam, tylko sekundka, bo nie wszyscy mogli dojechać do Łodzi na spotkanie z tobą, więc szybkie pozdrowienia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają. Jak widzicie, mamy tu jeszcze dookoła siebie sporo sympatyków, którzy chcą zdjęcie, więc przepraszam Michala, ale wrócę do swoich obowiązków. Dlatego powiedziałem, że szybkie pozdrowienia. Zostawiamy Krzysztofa, zostawiamy go z sympatykami, bo tutaj jeszcze te zdjęcia będą trwały przez dobrych kilka minut. No dobra, słuchajcie, kończymy zatem powoli, a w zasadzie nie powoli, tylko już naszą transmisję. Widzimy się niebawem, kolejne relacje z windsurfingu, bo to jeszcze nie koniec naszej wizyty na Pomorzu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!